Jesteśmy na Mazurach, konkretnie w Mrągowie, tak jak widzicie. No bo wie pan, jak płaczą, tak płaczą. A jak jest z pracą tutaj? Z pracą, ja tutaj nie pracuję akurat. No to mało miejsc parkingowych jest wszędzie, tak? Bukętrzyn, Giżycko, chętnie do nas przyjeżdżają. Siemaneczko, witajcie na kanale Pytamy Ulicę. Jesteśmy na Mazurach, konkretnie w Mrągowie, tak jak widzicie. Przyjechaliśmy, żeby wypytać mieszkańców, jak im się żyje, czy faktycznie wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. Więc zapraszamy na ten odcinek, zostawcie suba i lajka, wiecie jak to działa. Lecimy. Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz. Józek. Panie Józefie, jak tu się żyje w Mrągowie? Średnio, wie pan. Ludzie uciekają. A czemu? No bo wie pan, jak płacą, tak płacą. Co ja będę panu gadał? Ja myślę, że płacą podobnie wszędzie, wie pan teraz, nie? Tak, ale ja mam wnuka, który też uciekł do Wrocławia i żyje mu się lepiej niż w Mrągowie. No to na... A pracował w Mrągowie, traktowali go jak go traktują, wie pan, no. A ile lat pan mieszka tutaj? Ja? Oj, panie, sporo. Od 7... Bo ja w Pieskach mieszkałem, nie, ale wie pan, tutaj od 77 roku. Czyli kiedyś było lepiej, pewnie pan za pracą przyjechał, czy jak? Nie, no nie za pracą, panie, ja... Dojeżdżałem, panie. Ja tu lata 60 jako, wie pan, tylko że już nigdzie nie wyjechałem, moje bracia wyjechali na Śląsk, tam mają, pobudowali się, mają lepsze życie niż tutaj. No kiedyś na Śląsku zdecydowanie było lepsze, a teraz to nie wiem, czy to tak lepiej. Teraz też, panie, no nie jest tak, panie. Nie jest tak, jak powinno być. Tyle lat po wojnie i wie pan, żeby... No się zgodzę, przemysł i tak dalej, to wszystko kuleje, nie? No zgadza się, no, zgadza się, co ty... A turystycznie jak tutaj? Dużo turystów przyjeżdża do Mrągowa. Wie pan co, że Mikołajki lepiej zyskają niż Mrągowo. Lepiej. No ale na pewno ten piknik country cały czas ja przyciąga, panu nie? Powiem tak. No country to było dobrze lata na początku, a teraz to nie bardzo. Wie pan, nie ma ścieżek rowerowych, żeby tak nawet dookoła czosu zrobili. Proszę pana, żeby te pobiegali, czy turyści, czy nawet my. Nie ma, no panie... Czyli infrastruktura kuleje, pana zdaniem. Nie, no jasno, bo panie, jest są ścieżka rowerowa, Kęczyn, Srokowo, Węgorzewo i aż Banie Mazurskie. Tam pan się nic nie stanie, piękne, a u nas, co będę narzekał na swoje własne miasto, co będę narzekał, panie, no. No to co dobrego jest w Mrągowie w takim razie, pan nie, powie. Nie, ja bym się tak nie zachwalał zbytnio. Nie? Nie, 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 nie. Panie, 50 na 50, panie. Komu się powodzi, to się powodzi, ale wie pan. Dobrze, miłego, ale... Wzajemnie, dziękuję bardzo. Prosto. Prosto. No, tak samo, prosto. A czego brakuje może, o tak? No ciężko mi powiedzieć, bo tylko człowiek pracuje i w domu siedzi, tak? Spoko sprawa, a gdyby był w koło czasu, to by było jeszcze lepiej, tak? A jest taka szansa w ogóle, że coś się zmieni w tym temacie? Jakieś są plany, nie wiedzą panowie, czy nie? To nic na razie nie wiadomo, ja tam nie słyszałem przynajmniej, co tam się będzie działo, czy nie będzie się działo coś. Ale... Bo co, brakuje niewiele, tak? Gdzieś tam, żeby zamknąć to kółko? To znaczy kawałek, nie wiem, gdzieś może 1/3 jeziora. Tak, aż tyle? Tak, to zależy na jakiej, jak oni chcą to zrobić, czy tylko to będzie ścieżka, czy będzie polbruk wyłożony, czy coś, tak? Rozumiem, rozumiem. A jak tu z pracą jest w Mrągowie, powiedzcie? No to szału nie ma. Szału nie ma? Tak. To zarobki też pewnie średnio, co? Tak. A nie wiem, taki główny pracodawca w Mrągowie, jakiś przemysł tutaj jest? Przemysł? To w sumie tylko to jest mleczarnia. Jest Adam Sokna produkuje Glob Metal. Co tam jeszcze? I Farm Truck jest, tak? Co traktory rolnicze produkuje i to wszystko. Rozumiem. Traktory? Tak. Składają. Składają. Tak. A ile tam osób może pracować? A nie mam pojęcia. W tysiącach czy setkach? Nie, to gdzie? W tysiącach. Setki ludzi? No tak, jak w największym zakładzie to może ile tam może w mleczarni pracować? 80 osób, 90? Gdzie? W mleczarni. Lepiej. Jak ja pracowałem, to było 160. A kiedy pan pracował? O, już 20 lat temu. O, to już tyle na emeryturze? Tak. O, no to super, to fajnie, że można pożyć na emeryturze tak, trochę, nie? Tak, ale po tyłku człowiek dostał. No to oczywiście ciężka praca na pewno. Nie, że była likwidacja zakładu, miałem wypracowane lata i poszedłem na zasiłek przedemerytalny, bo nikt nie chciał już później przyjąć. A, no to jest problem nas wszystkich, nie? Jak gdzieś stracimy pracę w wieku tam powiedzmy 50+. Dobrze. Dobrze? Mhm.
A może pani to rozwinąć jakoś troszeczkę? To znaczy jest ciekawie, a szczególnie latem. Mhm. Jest takie urocze miasto, jest dużo takich właśnie budynków starych, które są właśnie unikatem w całej Polsce, można powiedzieć. Też napływ właśnie turystów to też tak właśnie wprowadza nowość, świeżość do tego miasta. Ojejku, no może żeby troszeczkę ładniejsze to miasto było. Takie po prostu bardziej zadbane, więcej takich, nie wiem, no to znaczy jest zieleni, ale może tych kwiatów brakuje. Tak wizualnie bardziej. Tak, tak wizualnie, żeby troszeczkę poprawić. A jak jest z pracą tutaj? Z pracą. Ja tutaj nie pracuję akurat. Aha. Dojeżdżam, pracuję gdzie indziej, w Biskupcu. I tak naprawdę to nie wiem. Nie zastanawiałam się. Jeszcze tylko jedyno taki minus, no to jest miejsca parkingowe. Akurat mieszkam w centrum i jak wracam z pracy, no to jest bardzo ciężko. Muszę szukać miejsca, a potem wieczorem odstawiam ten samochód, nie? Także to jest jeszcze minus, nie? Żeby... No to do włodarzy tutaj. Wybory się zbliżają samorządowe, no to prosimy o więcej miejsc parkingowych. Tak. Rągowie? No. No, jestem poza strefą Rągowa akurat. No. Ale to jest, byliśmy w tej chwili w strefie. Ale ogólnie ja już lata żyję, także jest sezonio, nie? Jeszcze jak sezon przyjdzie letni, to jest całkiem wesoło też. Pod względem takim imprezowym, tak? No tak, tak, ale wesoło jest ogólnie też, że to jest... Mianowicie tak, szanuję to miasto, bo dużych nie lubię, wolę mniejsze. Takie spokojniejsze życie trochę, nie? Poza sezonem to w ogóle tutaj spokój panuje, czy nie? Tak, tak, jest całkowicie. U nas jest cisza, spokój, względem, bo jeszcze okres zimowy przyjdzie, to już... To w ogóle, nie? Całkiem. Zamiera miasteczko. No. A pan lubi tam potańczyć gdzieś, pójść tego tutaj? Jak to wygląda? No ja samotny typ życia prowadzę, także na imprezki nie chodzę. No. A teraz trochę chorobity jeszcze jestem. To rozumiem. Z pracą? No jest, jak sezon się zacznie, to tak, ogólnie się rozkręca troszeczkę. A poza sezonem? No jest okres zimowy, no to jest wiadomo, że... To wewnątrz pracy, no to tak, jak sprzedaż sklepu, to różne rzeczy. A poza tym, no, bo ja akurat budowlaniec, no to już na zewnątrz się urywa front robót. To... Rozumiem. Żyje się fajnie, przyjdzie lato, jest sezon, jest życie. A po sezonie? Zamiera, co? Zamiera. A z pracą jak tutaj jest, powiedz? Z pracą jest, gorzej z pieniędzmi. No, to problem wszystkich Polaków chyba generalnie, te nasze płace nie są za ciekawe. A czego brakuje w Mrągowie, może tak? Czego brakuje? Wielu rzeczy brakuje. Siemaneczko, no żyje się fajnie. Fajnie, wesoło, fajne miasteczko polecam odwiedzić. Turystycznie nie jest co robić? Turystycznie jest co robić, szczególnie w sezonie. Teraz wiadomo, miasteczko jeszcze tak lekko dopiero się budzi, ale w sezonie naprawdę dużo się dzieje. Powiedzcie, że robota jest też całkiem spoko. Tak? Nie ma co narzekać. Dla chcącego nic trudnego, pamiętajcie. Jeżeli chce się robić, no to... Wydaje mi się, że wszędzie tak jest, nie? Jak chcesz ogarnąć, to ogarniesz i tyle. Wiesz, czego tu brakuje? Nie wiem, czego tu brakuje. Żyję 31 lat, mi niczego nie brakuje. Turystom chyba też niczego nie brakuje. Nikt nie narzeka, zawsze dużo ludzi tu jest, więc... Aha. Moim zdaniem nie ma co narzekać. Wiesz co? Przed chwilą pani nam powiedziała, że jest mało miejsc parkingowych. Zgodziłbyś się? No to mało miejsc parkingowych jest wszędzie, tak? Taka prawda, więc nie no, nie ma co chyba. Nie brakuje niczego, mi się wydaje. Dużo. I wtedy można więcej sianka zarobić? Wiesz co, nie działam w branży turystycznej takiej, ale myślę, że ci co działają, mają na pewno kapustę, no. No dobra, no to trzymaj się miłej niedzieli i dzięki za wywiad. Dzięki wielkie, siemano, cześć. Siema. Bardzo dobrze, tu się żyje, super. Tak? Tak. Czego tu brakuje w Mrągowie? Mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy jest wszystko. Jest ścieżka rowerowa, można się fajnie poruszać, jest gdzie poćwiczyć, jest gdzie popływać, jest gdzie odpocząć. A praca jest? Jest. 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 Nie ma problemu? Myśli pani, że tak... Znaczy, jeśli chodzi o mnie, to co mi potrzeba, na moje potrzeby jest praca. Starcza. A w takim... Inni, jak młodsi, to oceniają, bo być może młodsi mają inne... Potrzeby, więc może emigrują gdzieś dalej. Aha. Dzisiaj jest Dzień Mężczyzny, wie pani o tym? Tak, oczywiście. Jakoś pani celebruje to? Byliśmy tutaj właśnie w Iglo, na kawce z mężem. Aha. No to super, czyli pamiętała pani? Tak. Super, no niedawno był wasz dzień, też przepytywaliśmy kobietę, a co mężczyźnie sprezentować na Dzień Mężczyzny? Myślę, że sama pamięć to już jest dużo. Sam gest, nie? Sam gest, tak, tak. Mhm. Cokolwiek. Powie pan, co państwa tu przyciągnęło do Mrągowa?
No jest spokojne miasteczko, nam odpowiada tutaj atmosfera. Lubimy sobie pospacerować nad jeziorem czas, posiedzieć w jakiejś tam knajpce małej. Czyli przyjechaliście też na jakiś obiadek, tam zjeść sobie? Też. No często przyjeżdżamy, zwykle w weekendy właśnie. Także. I tutaj do Mrągowa szczególnie, czy do innych? Do Mrągowa, do Giżycka, do Mikołajek. Jeździmy po naszym tutaj terenie. Pięknym regionie. Pięknym regionie, tak. Przepraszam, proszę się przesunąć, bo tu... O. No dobrze, czyli co? No miło się spędza czas, po prostu spaceruje. Pogoda dopisuje, jest się ciepło, także no miło jest, naprawdę. A to... lubimy Mrągowo, także przyjeżdżamy często. Czyli rozumiem, że dzisiaj na Dzień Mężczyzny żona po prostu obiad sponsoruje, co? Pewnie tak, no tak liczę na to. Taki prezencik mały. Mały prezencik. Pytamy ulicę o? Pytamy ulicę dzisiaj konkretnie o Mrągowo. Jak państwu się żyje w Mrągowie? Nie najgorzej. Miasto do życia jest całkiem przyjemne. Mimo, że maleńkie turystyczne, trochę zamiera w okresie zimowym, ale za to w okresie letnim czasami chciałoby się, żeby było spokojniejsze. A jak panu się żyje? No tak, ja tak samo. Potwierdza pan. Tak, nie potwierdzam. Nie ma, bo nie ma co zaprzeczać. Czego brakuje? Na pewno brakuje troszeczkę takiej infrastruktury, która pozwalałaby nam czynniej uprawiać sport. Basenu, miejsca do żeglowania dla większej ilości osób. Nie tylko sport baza dla młodzieży, ale dla osób trochę starszych. A przede wszystkim basenu ogólnie dostępnego, który byłby i dla dzieci szkolnych, i też dla seniorów, tak jak my. Potwierdzam. Pan potwierdza. Ja potwierdzam. Potwierdza, nie zaprzecza. Nie, ja... Nie. Bo mamy bardzo podobne zdanie w tej materii. Bo to jest mój rzecznik prasowy. A, rozumiem. A nie wiem, czy państwo się zgodzą, bo tutaj jedna pani wspomniała o tym, że brakuje miejsc parkingowych tutaj. Proszę pana, to jest bolączka całego kraju. My jeździmy często, gdzie są miejsca parkingowe odpłatne i muszę panu powiedzieć, że wcale tych miejsc więcej nie ma. Ale nasze władze nie zainteresowały się przed wyborami o ulicach, o drogach, jak nasze drogi wyglądają. Same dziury. Tutaj chociażby nigdy tego nie było. Kościoła protestanckiego, proszę pana, ten wjazd maleńki, no tam można zgubić wiele rzeczy. Z zawieszenia. Tak, dokładnie tak. No. A płacimy na te drogi, jakby nie było, prawda? Oczywiście, że tak. I akcyza w paliwie i tak dalej. Wszystko. Podatki wiedzą, skąd brać. To, co pan mówi, jest zgodne. To jest taka jakby zabytkowa kostka, ale jak ona wygląda? Dziękujemy bardzo. Jeszcze jedno mam pytanie do państwa. Czyli pan słucha teraz uważnie. Tak. Czyli co żona za obiad płaci dzisiaj? Dzień mężczyzny. Proszę pana, akurat nie będę kłamała. Ten obiad już był dawno. Mąż ma w karmanie, że tak powiem, bon, który dostał już dawno. Kurczę. A jutro zapraszam na kolację i jest sami swoi są do kina w ramach dzisiejszego dnia mężczyzn. Tak. A macie tu kino w Mrągowie? Tak. W Domu Kultury. Tak, bardzo, bardzo dobre kino, które bardzo szybko wszelkie nowości wciąga. Tak. Kanał nazywa się Pytamy Ulicę i chciałbym pan... Cześć, ja jestem Łukasz, witam was na kanale Pytamy Ulicę. Siemaneczko, witajcie na kanale Pytamy Ulicę. Jesteśmy na Mazurach w Mrągowie, tak jak widzicie. Wpadliśmy tutaj, żeby zadać pytania ludziom, jakim się żyje na Mazurach w Mrągowie. Siemano! Teraz mnie rozproszył Dominik.